zrobiliśmy coś, co nie powinno się wydarzyć, bo bardzo wiele osób uważa, że samochody mniej terenowe, SUV-y, miejskie SUV-y nie powinny zjeżdżać z asfaltu. Największe wyzwanie to jest jakby parking i krawężnik pod marketem, a my udowodniliśmy, że ludzie chcą jeździć takimi samochodami w terenie, chcą się bawić. Jak ci się podoba? Bardzo. Jeszcze przyjadę. A zwykłe rajdy są dla nich za trudne i się boją, bo widzą takiego Wranglera, wielkiego patrola i myślą, że te auta tam po prostu zostaną, nie wiem, zniszczone, rozjechane. Jak to bywa w terenie, coś musiało się albo urwać, albo popsuć, ale absolutnie nikt się tym nie przejmował i każdy bawił się dalej. O! Czyżby przegub? Brzmiało jak przegub bądź most. A ja się na tym znam, też mam Grand Vitara. Okazało się, że jednak się nie znam i to nie był ani przegub, ani most, tylko ścięły się śrubki w sprzęgiełku. Jak oceniasz ozdobienie swojego samochodu? Czy nie, no klasa. Ładne, klasa światowa. Mi się podoba, jest tak różne odcienia są. Ale słuchaj, ja byś malował na podkład widać. Takie płomienie by wyszło. Nie, podkład, baza jest dobra wyjściowo. Dla jakiegoś artysty. Ale tu zobacz, ile jest więcej takich, to ginie jedna w tą czy w tą. Tak, ginie. Zostańmy chwilę przy niebieskim Freelanderze, bo chłopaków jaki samochód trzeba naprawdę pochwalić. Świetnie sobie radzili tym, co mieli w bagażniku, a i samochód znosił dosyć spore obciążenia. Zapas się przydaje, nie? Pięknie. Jak się Freelander sprawdza w terenie? On nawet w miarę. Nawet nieźle. Lekki. Jedyny tyle, plus. Że było to czy jedyny coś? Plus? Jedyny plus. No, było to zawsze coś myślałem, że Freelandery tak nie za bardzo, ale widzę, że jakoś tam idzie. Było to zabija sprzęgło. Bardzo. A to na pewno. Wszelaki teren. Także wpadłem na taki perfidny pomysł, taki eksperyment można powiedzieć, że spróbuję czy zaprosić takich ludzi na rajd i zrobić imprezę tylko dla nich. Tutaj nie ma żadnej zmotki, żaden samochód nie używa wyciągarek elektrycznych, bo offroadowcy uwielbiają wyciągarki, tak? Także przyjechało ponad 50 załóg, powiedziałbym bardzo odważnych załóg i przez cały dzień próbowali udowodnić, że ich samochody są terenowe. Tak samo terenowe jak te wszystkie wielkie terenówki i im się nawet to udało. Jak się Landek sprawuje? Na razie powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony, bo normalnie Discovery dwójką jeździmy, a chciałem po prostu zobaczyć, co ten. Centralnie cywilne opony, wszystko. No, wchodzi się ślicznie. Ale jak na razie napędy i tak dalej, ja jestem bardzo dobrze, miło zaskoczony. Serio. Ile, że koło ci się kręciło, z drugiej strony przystało i zaraz wszystkie napędy, mam wszystko na wyświetlaczach, także jest naprawdę, jak sobie wyświetlę. To mi centralnie pokazuje wszystko, co jest. Niby dużo elektroniki, ale działa. Fut, fut. Bardzo dzielnie walczyli, bo obawa była taka, że jak ktoś nie jeździł 90% ludzi nigdy nie było tymi samochodami w terenie. I ja bałem się, że jak oni przyjadą i zobaczą, nie wiem, dziurę, drzewo, to się wystraszą. Ale to ich nawet nakręcało. I jak oni zobaczyli, że są trudne pieczątki, to byli przeszczęśliwi. Także tak to jest z tym offroadem. Ten offroad nie zawsze musi być hardkorowy, nie zawsze są to wielkie samochody z wielkimi kołami, tylko takie auto, którym ludzie jeżdżą, dzieci zawiozą do szkoły, przyjeżdżają i chcą się bawić, także chyba było widać, że byli zadowoleni. Mam poczucie, że nawet za łatwo zrobiliśmy. Następnym razem będzie trudniej. Już zdobyliśmy jedną żółtą pieczątkę. Wujek daje radę? Daje, daje.
Wszyscy myślą, że to są rajdy, że tutaj się szybko jeździ, a tak naprawdę całe pieczątki można zdobyć na pierwszym biegu, ewentualnie na drugim z reduktorem i to wszystko. Także to nie jest taki rajd klasyczny, tylko to jest bardziej forma szkolenia połączona z rywalizacją. Ci ludzie tutaj głównie dzisiaj zdobyli nie jakieś tam nagrody, bo oczywiście będą, ale zdobyli doświadczenie, którego w ogóle nie mieli, bo się boją jeździć sami, nie mają wiary w swoje auta. Dzisiaj tej wiary nabrali. Dziękuję. Niemożliwością jest, żeby coś stukało w patrolu. Co stuka w patrolu? Właśnie zauważyłem, że został klucz założony i ten klucz tutaj jeździ 2 tygodnie. W sensie 2000 km nawet. I nie wypadł. Jakby absurd. A chuj przygodo!